zapytać, czy dla Ciebie zarządzanie czasem z perspektywy osoby, która ma ponad 100 pracowników, czy jest dla Ciebie istotne, kluczowe i, i jak na przykład zarządzasz na co dzień swoim czasem? To przede wszystkim chodzi bardziej o od, oddzielenie tego tak naprawdę od zarządzania czasem, tylko zarządzanie priorytetami, bo wszyscy mają taką samą dobę, nie ma tak, że nie masz na coś, na coś czasu, po prostu to jest dla Ciebie mniej ważne od innych rzeczy, które chciałeś zrobić. i to na tym bym się skupił, tak naprawdę jest co jest priorytetem, a co jest, co tylko wydaje ci się, że jest priorytetem generalnie gdzie jest port, do którego płyniesz i które klocki mają cię do tego portu doprowadzić, a które rzeczy są po prostu tylko tym, że czujesz się zajęty